kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam pastę jajeczną, taką alfachową, z trzech składników, no potrzeba jajka, musztarda i ketchup, no sól i pieprz trochę, no i trochę zielonego. Ja robię tym razem taką łatwą, bez ogórka, bez syra, bez innych tam dodatków, taką prostą, alfachową. Dobra, ja mam dzisiaj gardło zawalone. Dlatego taki głos. Dobra, jutro pokazuję, co potrzebujemy. I tu ma tak, 4 jajka, trochę soli, musztarda i majonez, nie ketchup, majonez. Potem jeszcze będziemy potrzebować trochę pieprzu i zielonego, czyli trochę szczypiorku. Dobra, i tu mu jajka ugotowane. Ja takie jajka w Niemcach idzie kupić przez cały rok, ugotowane już, kolorowe. Na Wielkanoc. Także kupiła się kolorowe, nie chciało mi się gotować, kuważyć. Teraz ta jajka się ubiera. Ja się zrobiłam ze czterech jajek taką, na 4 razy powiedzmy, na 4 porcje. Ta jajka się pokroja przez tą maszynkę taką, dobrze się na plasterki pokroja, potem się odwróca, zaś się pokroja na takie słupki, a potem reszta się pokroja trochę nozy na tym, w tym miejscu, zaraz będziecie widzieć. To tak jakoś lepiej, szybciej niż takie całe jajka kroić na desce. No, będziecie widzieć. Przekonajcie się sami, to stwierdzicie, że takie lepiej. Okej. Jajka pokroić. No, tu teraz się tak troszkę pokrojam. Żółtka to i tak się rozwalą. Także to je włożyć. Możecie takie słupki ustawić, ale jak je kosteczka, to je lepsze. Teraz się soli tu. Ta sól też była w tych jajkach. Nie wiem, potem trzeba dostosoliłach inną solą normalną. Tak, szybta soli, szybta pieprzu. Tą dwie łyżeczki musztardy, 3 łezki majonezu. Wymieszam to. I potem na koniec dałach troska zielonego, dałach mrożony szczypiorek. Ja zawsze mam mrożone te zielone klamory, te zielone zioła, przyprawy, szczypiorek, pietruska albo suche. No przeważnie mam mrożone lepsze. Wymieszać to, posmakować do smaku, czy fajnie, bo nie umiem się wygodać, czy dobrze smakuje, niczy nie czas soli albo czegoś tam. No okej, tu mam mój fajny chleb taki, taką bułkę, pomaza się masłem i teraz tą pastą i gotowe, i można jeść. Bardzo, bardzo pyszne, szybkie, trzyma się w lodówce, tak gdzieś 3 dni. No, polecam. No oczywiście jak chcecie, to możecie ogórki dać, możecie dać syrek, albo jeszcze inne te rzeczy, ale to już będzie inną pasta, nie? Ja właśnie kiedyś pokazałam inną, ze chrzanym. Kiedyś tam może, no ale ta też jest dobra, to miała być w sumie taką alfachową, taką jak ja lubię, rzeczy alfachowe. Dobra, myślę, że Wam się podobało, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu, cześć!